ten kościele nie siadajmy jeszcze. Ja wierzę, że to był niesamowity czas uwielbienia, amen. Wiecie, co jest najlepsze? To nie koniec naszej niedzieli. Nasz Bóg jest cały czas na tym miejscu. Ja wierzę w to, że On dzisiaj robił wielkie rzeczy, bo On jest wielkim Bogiem. Chciałbym, byśmy jeszcze tak stoimy, jeszcze razem wszyscy się pomodlili, aby ta niedziela była szczególną niedzielą, w której każdy z nas z tego miejsca widzi innym człowiekiem. Aby nasze serca, nasze myśli zostały przepełnione, przemienione. Amen. Boże, tak dziękuję za to miejsce, Ci dziękuję za każdą osobę, która dzisiaj stoi razem z nami. Panie, my wywyższamy Twoje święte imię, Panie Jezu, wierząc, że możesz zrobić wszystko. I Panie, ja wierzę w to, że to miejsce dzisiaj wypełni się ludźmi, których, Panie Jezu, umysły i serce zostaną przemienione przez Twoją świętą, prawdziwą miłość i moc. I cały Kościół powie amen. Nasz Bóg jest wielki. Usiądźcie, proszę. Podziękujmy zespołowi. Kto z Was jest dzisiaj z nami po raz pierwszy? Ręka do góry. Chcę Was gorąco przywitać i powiedzieć, że to jest tak trochę, jakbyście wpadli w środek dobrego serialu. Jak się jest u dobrych znajomych, to często tak jest, że oni mają swój ulubiony serial i próbują się do niego przekonać, więc każą Ci usiąść i słuchaj, będziesz razem z nami oglądał. I wiecie, jest ten środek akcji jakiegoś serialu i Wy kompletnie nie macie pojęcia, o co chodzi, ale ja wierzę w to, że naszym serialem jest Słowo Boże. I wszyscy dzisiaj będziemy mogli razem się uczyć o tym, o czym mamy naszą serię w kościele, która jest, jak wszyscy możecie zobaczyć za mną u góry, jest to piękny umysł. Jesteśmy chyba na 4. albo 5. kazaniu z tej serii, chyba 4. mi się wydaje, nie jestem pewien, ale wierzę w to, że to jest niesamowita seria, ponieważ wiele w kościele mówi się o duszy, wiele mówi się o naszym duchu, ale niewiele się mówi o naszym umyśle. I wiecie, ja jestem z tych ludzi, którzy wierzą, że Pan Bóg stworzył nas całych, to znaczy, że stworzył nie tylko naszą serce, duszę i ducha, ale również nasz umysł. I wierzę w to, że to, co jak myślimy, to, o czym Biblia mówi, że mamy nasz umysł, nasze myśli mają być przemieniane, że to jest prawdą tutaj i dzisiaj. Ja będę dzisiaj o tym mówił. I wiecie, tematem dzisiejszego kazania, jeśli nigdy nie mam tematów, dzisiaj mam. Dzisiaj tematem jest to, żebyśmy przestali się porównywać. I Ania jest tylko podekscytowana. Kto z Was się kiedyś porównywał z kimś? Każdy z nas się porównuje. Słuchajcie, wiecie, muszę zacząć śmiesznie, bo taka jest tradycja i tak trochę wypada pastorowi młodzieżowemu, żeby na sali było śmiesznie. Więc jedna z tych żenujących historii zaraz nastąpi. Zawsze przynajmniej jest jedna taka w kazaniu. Więc moja żenująca historia polega na tym, że za czasów, kiedy ćwiczyłem na siłowni i wyglądałem znacznie inaczej niż teraz, to moi dwójka braci również ćwiczyła na siłowni. I wiecie, ja jeszcze wtedy nie miałem żony, pewnie inaczej by to wtedy wyglądało, ale kiedy zjeżdżałem ze studiów do domu, to w domu odbywały się zawody kulturystyczne. Nie wiem, ktoś z Was wiedział, jak wyglądają zawody kulturystyczne, ale mniej więcej tak, że kilku facetów stroi się przed lustrem i pokazuje, stary, nie widziałeś moje bicki, stary, widziałeś, jakiego mam ABS-a. I wiecie, mniej więcej tak to wyglądało za każdym razem u nas w domu. Przy czym współczujcie mojej siostrze, która jest najmłodsza, i mojej mamie, która musiała się temu wszystkiemu przyglądać, jak trójka dorosłych facetów zachwyca się i swoimi mięśniami, i wiecie, porównuje, kto jest lepszy w tym, kto ma lepsze to, kto ma lepsze tamto. I to miała być śmieszna historia, wyszła żenująca. Ale się uśmiechnęliście. Wiecie, ale wszyscy się porównujemy. I porównywanie sprawia to, że decydujemy się, że to, co ja mam w swoim życiu, jest niewystarczające. Porównanie sprawia to, że patrzę na kogoś innego i widzę rzeczy, których ja nie mam i myślę, ze mną jest coś nie tak. Ja może to powinienem mieć. Ja może powinienem mieć dokładnie to, co ta osoba. I wiecie, nasze życie w ten sposób wygląda, że z dnia na dzień coraz bardziej zagłębiamy się w tym, że nasze poczucie wartości ma swoje korzenie w tym, jak co inni o nas ludzie myślą i jak ja wychodzę w moich wszystkich porównywaniach. Bo każdy z nas ma taką potrzebę, aby umiejscowić siebie w pewnym miejscu, w jakiejś hierarchii. I wiecie, i najprostszym sposobem, który od dziecka możemy to zauważyć w ludziach, jest to, żeby się porównywać do innych ludzi. I wiecie, w mojej podróży życia nauczyłem się dwóch rzeczy. Zawsze będzie ktoś lepszy ode mnie i zawsze będzie ktoś gorszy ode mnie. To jest odkrycie, ponieważ to sprawia, że tak naprawdę
możemy w bardzo łatwy sposób zacząć manipulować faktami. Możemy patrzeć na pewien wykres i tylko pod swoją, wiecie, pod swoją potrzebę go interpretować. Bo jeżeli ja jestem lepszy od kogoś, to była moja najlepsza wymówka, żeby będąc uczniem jakiejś szkół, ale mamo, przecież jestem lepszy od... wstać jakieś imię, Jasia. Może nie ma Jasia na sali. Ale mamo, przecież jestem... Jest Jaś. Że ja jestem lepszy od Jasia. Może jestem lepszy od Jasia. I ja już... Dlaczego ty mi każesz się więcej uczyć? Przecież jestem o niego lepszy. Jestem już w jakiś tam sposób wystarczający. A z drugiej strony, wiecie, możemy znaleźć ludzi, wiecie, starając się w czymś bardzo być dobrym i, wiecie, kształcić się, edukować i znaleźć kogoś, kto z nas jest lepszy. I to może być z kolei naszym powodem do tego, aby się załamać i nic nie robić. Bo tyle robiłem, a jest ktoś ode mnie lepszy. Ale ja w moim życiu tą zasadę obróciłem w ten sposób, że wiedząc, że zawsze jest ktoś lepszy ode mnie, nie będę się porównywał i o, ty jesteś taki ekstra, ale ja to wziąłem i cokolwiek będę robił w moim życiu, ja znajdę osobę, która jest ode mnie lepsza i będę ją wykorzystywał do maksimum, aby nauczyć się wszystkiego, co ona potrafi. Aby moje życie nie zostało w miejscu, w którym ja teraz jestem, ale żeby moje życie mogło pójść jeden krok do przodu. Jeden krok do przodu. I wiecie, w moim etapie byli różni ludzie, których znalazłem, którzy byli gdzieś dalej ode mnie. I wiecie, to nie było porównywanie się, ale to było uczenie się od tych ludzi. I chciałem was do tego zachęcić, bo porównywanie jest czymś, co może sprawić, że albo pójdziemy do przodu, albo zakopiemy się w miejscu, w którym jesteśmy, będziemy tak siedzieć i płakać. A ja chcę, żeby każdy z nas w tym miejscu dzisiaj stanął i nauczył się, że są tylko dwie osoby, do których możemy się porównywać. Jedną osobą to jest Jezus Chrystus, do czego Biblia nas zachęca, żebyśmy każdego dnia brali taką, wiecie, taką kalkę i sprawdzali nasze życie, jak bardzo jest moje życie dzisiaj podobne do życia Jezusa Chrystusa. Jak bardzo ja jestem taki jak On. A drugą osobą, do której mamy się porównywać, to jestem Filip Olszewski z wczoraj. Ja chcę się porównać do Filipa Olszewskiego, który był wczoraj i zrobić wszystko, żeby ten Filip Olszewski, który był wczoraj, był gorszym Filipem Olszewskim, który jest dzisiaj. I są dwie jedyne osoby, które chciałbym, abyśmy zapamiętali, że mamy się do nich porównywać. Bo jeżeli nasze życie stanie się, obejdziemy się od tych wszystkich porównywań do innych ludzi, którzy są wszędzie, którzy są w każdym miejscu, a zaczniemy się porównywać do Jezusa Chrystusa i do Filipa Olszewskiego, który był wczoraj, wy się do mnie nie porównujcie. Znajcie do ja, który byłem wczoraj, to uwierzcie mi, że z każdym dniem będziemy bliżej celu, jakim jest dla nas chrześcijan, do tego być jak najbardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa i aby sprowadzać Jego Królestwo tutaj na ziemi. Amen? Już czujecie się troszeczkę zachęceni? Bo dzisiaj jest takie zachęcające kazanie, wiecie? Ja lubię zachęcające kazanie, bo wtedy wszyscy wychodzą zachęceni i mogą ci powiedzieć, ekstra kazanie, wiesz, jestem zachęcony dzisiaj. Ale to jest naprawdę coś niesamowitego, kiedy zrozumiemy, że porównywanie może nas zakopać w miejscu, w którym jesteśmy, albo może sprawić, że i do dobrych osób będziemy się porównywać, do Jezusa Chrystusa i do siebie z wczoraj, że pójdziemy do przodu. I chciałbym, żebyśmy mogli przeczytać jeden werset. I tu jest tutaj, Galacjan 6, 6 rozdział, 4 werset. Jest napisane tak. Oceniajcie własne zachowanie i bądźcie dumni z waszych sukcesów, ale nie porównywujcie się z innymi. Każdy bowiem sam odpowie za swoje postępowanie. To, co robimy, to mamy porównywać się jedynie z samym sobą. Nie porównywać się z innymi ludźmi. I wiecie, w pewnym momencie naszego chrześcijańskiego życia, nie wiem, zauważyłem pewnych ludzi, którzy byli gdzieś daleko dalej ode mnie, i zauważyłem ciekawą rzecz. W każdym miejscu, w którym oni byli, czy to była konferencja, czy to było spotkanie małej grupy młodzieżowej, czy wiecie, na scenie mówiło świadectwo małe dziecko, czy mówił ktoś super kaznodzieja, oni zawsze robili notatki. Ja się kiedyś takiej jednej osoby spytałem, ale jak to, dlaczego ty zrobisz, wiesz, od każdego notatki? Ona powiedziała, od każdego jestem w stanie się czegoś nauczyć. I wiecie, kiedy my się porównujemy, bardzo często może coś takiego nastąpić, co on tam wie, przecież ja jestem daleko dalej. Co on tam może wiedzieć na ten temat, skoro ja mam, wiecie, 30 lat doświadczenia. A chciałbym, żebyśmy mieli taką postawę pokory. Postawa pokory sprawia, że od kogokolwiek możemy się czegoś nauczyć. Bo każdy z nas jako chrześcijanin ma objawienie, które daje mu Bóg. Każdy z nas ma swoje namaszczenie i swoje obdarowanie. Ja chciałem, żebym... I wiecie, ja to się tego uchwyciłem, ponieważ ja wiem, że dzisiaj ktokolwiek będzie coś mówił,
kogokolwiek będę oglądał, jest chrześcijaninem, ja wiem, że mogę się czegoś od niego nauczyć. Ja nie muszę się do niego porównywać, nie muszę mu powiedzieć, wiesz co, ty jesteś może w burakach, jak to się mówi, albo wiesz, może jesteś tak niedostępny, że ja nie jestem w stanie się niczego od ciebie nauczyć, ale jestem w stanie stanąć i powiedzieć, cokolwiek się będzie działo, kogokolwiek spotkam, ja chcę się uczyć, bo pokorny człowiek może dojść w miejsca, w których nikt inny wcześniej nie był. Bo pokora może sprawić, że ja już, mi nie obchodzi, czy jestem najlepszy, czy nie najlepszy, czy najgorszy. Nie muszę się porównywać, bo moja wartość jest w Jezusie Chrystusie. Bo moja wartość jest w Jezusie Chrystusie. I to tym będziemy troszkę dalej o tym mówić. Ale kolejną rzeczą, którą wiecie, porównywanie się sprawia, to sprawia, że możemy być zazdrośni. Porównywanie sprawia, że bardzo często w momentach naszego życia, kiedy widzimy innych ludzi, zastanawiamy się, dlaczego im tak dobrze idzie. Albo dlaczego oni mają to, a ja tego nie mam. Dlaczego ja, starając się całe życie, jestem w tym miejscu, myśląc, że robię wszystko dobrze, a ta osoba już jest tam. I zazdrość może kiełkować i może rosnąć w naszym życiu. I ona będzie sprawiała, że wszystko, co mamy, będziemy twierdzić, że to jest niewystarczające. I wiecie, co Biblia na ten temat mówi? Biblia mówi o tym w Efezjan 3 rozdziale 19 wersecie. Jest napisane tak. I poznają wykraczającą poza zdolność poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. W Jana 10:10 pisze, jest napisane: Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zaczynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owoce miały życie i to życie w pełni. Słuchajcie, Pan Bóg powiedział, że mamy wszystko. On nas obdarzył pełnią. Jeżeli Bóg mnie obdarzył pełnią, to znaczy, że ja już niczego więcej nie potrzebuję od mojego życia. To znaczy, że mam wszystko, inaczej mówiąc, mam wszystko, co jest potrzebne, aby moje życie było pełne do momentu, aby mógł spełniać to, co Bóg mi powołał i jakie mi dał obdarowanie. Bo kiedy się porównujemy, staramy się wejść w miejsca, które nie są naszym powołaniem, z naszym obdarowaniem. I wiecie, co to znaczy? Że jesteśmy, możemy być, to jest tak, jakbyście, wiecie, porównali super lidera uwielbienia z ekstra kaznodzieją. I teraz super lider uwielbienia może powiedzieć, ja nie potrafię tak głosić, jestem beznadziejny, to co ja mam robić, dlaczego ja tak nie głoszę? A z kolei super kaznodzieja może myśleć o tym, że dlaczego ja tak super nie śpiewam. I wiecie co? Każdy z nas ma Boże powołanie nad swoim życiem, jest Boże obdarowanie. Jeżeli tylko te dwie rzeczy się złączą razem, to będziemy chrześcijaninami, którzy będą po prostu szli do przodu, idąc w Bożą wolą i będziemy zdobywać i sprowadzać Królestwo Boże tutaj na ziemię. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie szukali, wiecie, przestali się porównywać, ale abyśmy zaczęli odnajdywać to, co Bóg dla nas przygotował w życiu. Abyśmy zaczęli patrzeć na to, co On mi dał w moje ręce. I Boże, Ty powiedziałeś, że powołałeś mnie do pełni, dałeś mi pełnię. To znaczy, że to, co ja mam, Boże, to jest wystarczające tego, abym mógł iść i sprowadzać Królestwo Boże i mieć niesamowitą rolę w tym, co się będzie działo. Móc sprawić, jeżeli to odnajdziemy, to sprawimy, że ten świat będzie dużo jaśniejszy niż to, jeżeli będziemy próbować żyć życiem kogoś innego. A ile razy ja widziałem innych ludzi, którzy zapatrzeni w jakichś celebrytów czy innych ludzi, żyją życiem, które nie jest ich, tylko dlatego, że dużo bardziej pragną tego, co tych darów, które te ludzie mają tak naprawdę, niż tego, co Bóg dla nich z życia powołał. Tak ważne jest, abyśmy przestali się porównywać do innych ludzi. I wiecie, porównywanie wynika, tak wcześniej wspomniałem, z tego, że nasze poczucie wartości może być zachwiane. I są ludzie, z których można sobie zawsze żartować, i oni się nigdy nie obrażą. Każdy z nas, może mam nadzieję, zna jedną przynajmniej taką osobę. I najczęściej są ludzie, których poczucie wartości jest umiejscowione i ugruntowane w tym, kim oni są w Bogu. I wiecie, ja jestem jedną z takich osób. Ja jestem jedną z takich osób i przez długi czas, wiecie, że moje życie się dzieli do momentu, kiedy się pojąłem moją żonę
Nie pojąłem. Ożeniłem się z moją żoną, nie będę kombinował. I po. Bo do tego momentu wszyscy się ze mnie śmiali. Byłem zawsze obiektem żartów. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że po mnie żarty wszystkie spływały, ponieważ ja głęboko wiedziałem, kim ja jestem w Bogu i że cokolwiek ludzie na mój temat będą mówić, to mnie to, wiecie co? Nie obchodzi. Zupełnie mnie to nie obchodzi. Bo ja wiem, kim jestem w Bogu. I to jest jedyna rzecz, która mi wystarcza. To świadomość tego, że jest Bóg, który dał swojego Syna za moje życie. I ja jestem Mu drogi. Wiecie, co to jest wartość? Albo na jakiej zasadzie możemy kogoś wartość określić? Na jakiej zasadzie brylanty i drogocenne kamienie są tak wartościowe? Wiecie dlaczego? Bo żeby je zdobyć, to ludzie często muszą poświęcić masę czasu szukania, muszą poświęcić często swoje zdrowie, bo są umiejscowione w najtrudniejszych terenach na ziemi, muszą poświęcić masę pieniędzy, nie wiedząc, czy ich inwestycja i ta pasja, którą mają do zdobywania tych kamieni, im się popłaci. Dlaczego drogie są tak perły? Bo żeby ludzie, którzy tam nurkują po te perły, ryzykują za każdym razem życiem, aby je wyłowić, bo nurkują na głębokości ponad 20 metrów bez żadnej rury, takiej rury. I wiecie co? Wartość nadaje to, nadaje wielkość poświęcenia, aby coś zdobyć. Mój Jezus Chrystus, Syn Boga, umarł za moje grzechy. Mój Bóg poświęcił swojego Syna za mnie. Jeśli jest jakakolwiek, nie ma jakiejkolwiek innej rzeczy, która nadaje większą wartość twojemu życiu, niż to, że Jezus Chrystus za nie umarł. I to jest jedna prosta rzecz, o której większość ludzi w tym kraju wie, ale nigdy tak naprawdę tego nie usłyszała i nie doświadczyła. To sprawia, że naprawdę nic mnie nie obchodzi, co inni ludzie o mnie mówią. Nie obchodzi mnie, bo jedyną rzeczą, którą mnie obchodzi, to jest to, co Bóg o mnie myśli. Biblia jest wypełniona i karmmy się tym jak najwięcej, tym, co Bóg o tobie myśli. Biblia mówi o tym, że On zaplanował nas przed założeniem świata. Że On wypełnia naszą przyszłość nadzieją. I to są rzeczy, które mówią mi, że nic mnie to nie obchodzi, co inni ludzie o mnie myślą. Nie muszę się z nikim porównywać, bo moją wartością mojego życia jest to, że zostałem usynowiony przez Jezusa Chrystusa i Boga, że jestem Jego Synem i cokolwiek w życiu moim się działo, nic tego nie zmieni. I nieważne, co ja robię, bo wiecie, tak często próbujemy definiować ludzi poprzez to, co oni robią. Wiecie, o, Filip Olszewski może gra na basie, a może zajmuje się filmami, a może robi jeszcze, jest mężem Marty. Wiecie, i próbujemy ludzi wszystkich zaszufladkować, wiecie, pierwszą rzeczą, którą jak spotykamy nową osobę, to jest co? Co ty robisz? I już powie na przykład, a ja pracuję na złomowisku. I co sobie myślimy? Każdy swoje sobie myśli. Nie ma rzeczy, które określają twoją wartość innej niż to, że Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka. Nie ma innej rzeczy, która sprawia, że twoje życie jest wartościowe. Że Bóg, który jest w niebie, wybrał sobie ciebie i swoim powołaniem i obdarowaniem, abyś mógł sprowadzać Królestwo Boże na tym świecie. On ciebie wybrał, gdziekolwiek byłeś. Wybrał cię dla swojego Królestwa. I On określił twoją wartość. Cokolwiek w twoim życiu się działo, w jakichkolwiek miejscach byłeś, z czymkolwiek się zmagałeś, twoją wartością jest to, że Jezus Chrystus za ciebie umarł. Że Bóg oddał Syna za twoje życie. Ta prawda może przemienić twoje postępowanie i twoje myślenie. I tak jak mamy tą serię, piękny umysł. Piękny umysł to jest ten, który ma przemienione myślenie i przestaje się porównywać do innych ludzi, bo wie, kim jest w Bogu. Bo wie, kim jest w Bogu. Obserwowałem wiele małżeństw młodych, które w momencie, kiedy zawierają związek małżeński, patrzą na te wszystkie starsze małżeństwa i widzą, wiecie, ci mają ekstra auto, ci mają ekstra telewizor, może dom, może coś jeszcze. I wiecie, popadają w pewne myślenie, że to wszystko potrzebują mieć. Nie wiedząc, jaka droga przeszła, żeby oni do tego miejsca mogli dojść. W tym tygodniu
nagrywałem na planie filmowym program do edukacji muzycznej. I wiecie co? Obrazek wygląda ślicznie, ale wszystko, co dookoła było, to był jeden wielki bałagan. Wiecie, dlaczego tak jest? I o tym mówię. Dlatego, że my w dzisiejszych czasach, które są przepełnione porównywaniem się, bo wiecie, kiedyś, żeby się z kimś porównać, musiałeś się z kimś spotkać. Dzisiaj, żeby się z kimś porównać, robisz to. I ćwiczysz palec. Góra, dół. Na Instagramie czy Facebooku. I porównujemy się ze wszystkimi. Żyjemy w takich czasach, w których porównywanie nigdy nie było łatwiejsze. I co gorsze, porównujemy się nie z życiem ludzi, ale z ich sceną, z ich pięknym obrazkiem, który jest wytworzony tylko i wyłącznie przez ułamek sekundy, kiedy było robione zdjęcie. Uwierzcie mi, jeżeli to sprawia ci problem, jeżeli jesteś człowiekiem, który już nie jest, po prostu żyje w ciągłym wyobrażeniu, że cały świat wokół niego jeździ tylko na Kanary, jakieś inne kraje ładne i całe życie na tym polega, to uwierzcie mi, większość z nich zapomina wrzucić sobie hashtag throwback memories, czy jakoś tak to jest, i wrzucają, wiecie, zdjęcia przez cały rok z jednej wakacji. Tylko miejsce umiejscowienia zmieniają. To nie jest prawda, to, co widzimy w naszych telefonach. To nie jest prawda. I wiecie, ja musiałem pewne osoby wyrzucić z Instagrama, bo po prostu sprawiały, że czułem się źle. I ja nikogo nie będę osądzał, co wrzucę na Instagram, ale ja muszę dbać o moje myślenie. Ja jestem odpowiedzialny za to, jak ja będę myślał. O tych osobach chcę je dalej kochać. Chcę je dalej kochać, nie chcę się porównywać. I wiecie co? Moje życie może będzie się skupiało na tym, kim ja jestem w Jezusie Chrystusie, a nie kim ja jestem w porównaniu do X i Y na Instagramie czy na Facebooku. Moje życie ma sprawiać, że się porównuję do tego, kim byłem wczoraj, abym dzisiaj mógł być lepszym człowiekiem i iść do przodu. Moje życie ma sprawiać się jeszcze bardziej podobne do Chrystusa, a nie tracić czas na porównywanie się z innymi ludźmi. Ja nie mówię tutaj, wiecie, o inspiracji. Każdy z nas ma się inspirować. Ja się uwielbiam od innych rzeczy i ludzi inspirować. Kto był rano, będziemy tu zachęcać za każdym razem. Przychodźcie na 10:15, kiedy zaczynamy się modlić, bo historie, które tu słyszymy, są po prostu... Dzisiaj kazanie mógłby tutaj Jasiu głosić. Bo rano już takie wygłosił, że prawie zleciałem ze sceny. Ale nie będę się porównywał, ale będę się inspirował. Ja mogę dzisiaj powiedzieć, chcę być taki jak Jaś, który poszedł, bo pani jakaś z dzieckiem, znaczy z nastolatką go zaczepiła, żeby przenieść ciężką reklamówkę. A wiecie, na czym się skończyło? Na modlitwie w domu o te dwie osoby i błogosławieniu ich nawet finansowo. Wiecie co? To jest bycie podobnym do Jezusa Chrystusa. To jest, wczoraj byłem może daleko, daleko w tyle, ale dzisiaj jest nowy dzień, w którym ja chcę być jeszcze bardziej podobny do Jezusa Chrystusa, w którym nie będę się porównywał do tego i tego i tego i tego i wiecie, skupię się na tych materialnych rzeczach, które są tak bardzo fascynujące, ale zacznę się skupiać na tym, co jest duchowe i na moim życiu, które ma sprawiać, ma być codziennie jeszcze bardziej podobne do Jezusa Chrystusa. Wiecie, jest wspaniała historia w Biblii. Historia o synu marnotrawnym. I wiecie, ta historia już była różnymi historiami. Ona była z historią o synu marnotrawnym, była historią o ojcu syna marnotrawnego. Pewnie kazanie takie też słyszeliście. Więc dzisiaj chciałem się skupić na historii o bracie synu marnotrawnego. I w tej historii jest brat. I szybko skrócę tą historię i potem przeczytam kawałek z Biblii. Historia polega na tym, jeżeli nigdy jej nie słyszałeś, że ojciec miał syna, dwóch synów. I jeden z nich zdecydował, że on chce swój majątek dzisiaj. Bo ja chcę iść i się trochę, należy mi się trochę od życia, pójdę się zabawić. I wiecie, wziął połowę tego majątku, z nią pojechał i na hula gula, jak to się mówi, i całość majątku, jak to się mówi tak roztrwonił, ładne słowo właśnie, tego mi brakowało. Całość majątku roztrwonił. I w pewnym momencie wylądował na tym, w miejscu, w którym zaczął jeść
Jak jedyne pożywienie, jakie mógł jeść, to było pożywienie z jego pracy, która było pasieniem świn. I jadł pożywienie świn. I w tym momencie zorientował się, że jego słudzy, jego ojca mają się lepiej w domu. I on stwierdził, pójdę do ojca i powiem mu, że chociaż sługą chcę być, ale przyjmij mnie do domu, bo wiem, że oni mają tam lepiej. I wiecie, ta historia jest fantastyczna, ponieważ mówi, że ojciec już z daleka go wypatrzył. Ona mówi o tym, że ojciec już z daleka go wypatrzył, czyli on codziennie chodził i wyszukiwał tego swojego syna, czy on czasem nie wraca. Wiecie, on wrócił i w tym momencie ojciec odział go w najlepszą szatę i zrobił największą bibę w mieście, bo jego syn wrócił. I teraz zaczniemy czytać. I to jest Ewangelia Łukasza i już mówię, od 22 wersetu. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie. Jedzmy i radujmy się. Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Tymczasem jego starszy brat był na polu. Tutaj jest pole, ostatnio był dwór. Pamiętacie? Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Kto z was wie, że najgorszą rzeczą, jaką może być, to kiedy wracasz w pracy, a w domu omija cię biba. Jeżeli ty siedzisz w pracy i wracasz, a tam impreza, która cię ominęła. Ja bym się troszeczkę zdenerwował. I czytamy dalej. Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to wszystko znaczy? A on powiedział, twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i chciał wejść. I nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go. A on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania. Jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. A on mu odpowiedział, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie. Lecz trzeba było weselić się i radować, że twój brat był martwy, a znowu żyje, zginął, a odnalazł się. Wiecie, ten brat to jest osoba, z którą myślę, że większość z nas może najbardziej się utożsamić. Myślę, że duża część tutaj na tym miejscu ludzi są dobrzy ludzie, którzy robią wszystko, co jest dobre, cały czas widzą innych ludzi, którzy robią złe rzeczy, a w jakimś cudem mają więcej niż oni. Ale wiecie co? Mamy się nie porównywać. I ta historia dalej tak naprawdę jest o ojcu, który mówi do niego, przedstawia mu, że nic bardziej go nie interesuje w życiu niż miłość, którą może okazać swojemu jednemu bratu, swojemu jednemu synu i swojemu drugiemu synowi. I wiecie, musimy zrozumieć, że nasze życie nie polega na tym, aby porównywać się z ludźmi, którzy są dookoła nas, ich stanem majątkowym, ich stanem duchowym, ich powołaniem czy innymi rzeczmi. Ale nasze życie jest tym, abyśmy dbali przede wszystkim o naszą relację z Bogiem, z Ojcem, który do Niego wyszedł. Wiedział, że nie podoba mu się ta sytuacja. On go rozumiał, ale przede wszystkim okazywał mu miłość i mówił, że wszystko, co mam, przecież należy do ciebie. Wejdź razem z nami. Wejdź razem z nami. Nasze życie, twoje życie jest przepełnione miłością Boga. Miłością Boga, który mówi, kocham cię ponad wszystko, co mam. Kocham cię bez względu na to, czy jesteś tak zły jak ten drugi syn? Czy może robisz wszystko cały czas dobrze i próbujesz zapracować? Wiecie, ten brat, on próbował zapracować na miłość Boga, ojca. Ale to jest, ta historia jest, wiecie, jest obrazem naszej miłości, naszego taty, naszego Boga. Jeden syn, wiecie, roztrwonił wszystko, bo go nadal kochał. Drugi syn przez całe życie starał się zapracować na miłość Boga, na miłość ojca. I on mu pokazuje, ja cię kocham, ciebie i ciebie, bez względu na to, co wy robiliście, przede wszystkim ja was kocham. Zawsze robimy to dyskretnie, dzisiaj mówię. Nie musimy tak robić. Masz wszystko, całą pełnię
Bóg włożył w twoje życie. Całą pełnię. Nie ma żadnego braku w twoim życiu. Nie ma żadnego braku. Bóg wypełnia wszystko. Do góry chce to zrobić dzisiaj. On ci mówi dzisiaj, podnieś głowę do góry, choć tak, a nie tak. Bo tam ja jestem i chcę, żebyś patrzył na mnie, a nie na innych. Chcę, aby twoje życie było przepełnione moją miłością do ciebie. I zacznij porównywać się do Jezusa Chrystusa, o czym Biblia mówi, a nie do ludzi, którzy są wokół ciebie. Przemień swoje myślenie. Może wykasuj w ogóle Instagrama. A po prostu zacznij używać ich mądrze. Bądź człowiekiem, który swoją wartość ma w tym, że Jezus Chrystus za niego umarł. Bądź człowiekiem, którego nie da się obrazić, bo jego wartość jest w Jezusie Chrystusie.